Centrum Kultury gościło w sobotę 6 kwietnia ekipę filmową realizującą Etiudę. Jej reżyserem jest Bartosz Gorzelany, ostrowianin z krwi i kości. Udało nam się podejrzeć pracę filmowców, zamieniliśmy też z nimi kilka słów. Co to za projekt, zdradź naszym telewidzom? Znaczy, generalnie jest to projekt krótkometrażowy pod tytułem Zapiski z miłości. Znaczy, nie chcę za dużo zdradzać, bo sami wiecie, jak to jest z krótkometrażem, że jak zdradzę za dużo, to naprawdę mogę zdradzić cały film, więc to akurat o to nie, w tym wszystkim nie chodzi. Ta scena, którą tutaj dzisiaj próbujecie zagrać, jest jakaś kluczowa? Znaczy, dobrze, że powiedziałeś, że próbujemy zagrać. Nie, mam nadzieję, że wszystko jakoś pójdzie, a czy scena jest kluczowa? Znaczy, powiem tak, że ona jest, ta scena, którą gramy dzisiaj, jest sceną, która będzie znacząco różniła się od reszty tego krótkiego metrażu. Więc wydaje mi się, że ona będzie najbardziej metaforyczna, czyli możemy powiedzieć, że w sumie będzie znacząca. Pytam, czy mam patrzeć tam, na truskawki? Mi się wydaje, że tak jak uważasz, nie? To ja nie będę ci powiedział. To jak dobrze wygląda, nie? Mi się podoba z profilu. Tutaj wymiana zdań pomiędzy tobą a operatorem. Gdzieś tam każdy ma swój punkt widzenia. Chodzi o to, żeby się spotkać w tym jednym punkcie na samym końcu i żeby to wyszło tak, jak ty sobie założyłeś i operator jak to widzi? Znaczy, ja myślę, że taka wymiana zdań i tak dalej, no zawsze możemy się znaleźć na tej samej ścieżce. No może momentalnie może się wydawać, że idziemy tymi jakimiś dwoma ścieżkami, ale w końcu i tak gdzieś mają ten na tym wspólnym gdzieś tam skrzyżowaniu się znajdziemy. Tu akurat używamy Red MX, który jest dosyć już stary technologią. W sumie to nieważne, na czym to robisz, tak? Że my akurat mamy dostępny taki sprzęt, to no, wykorzystujemy, tak? Ale to nie jest konieczność, to może robisz na telefonie w sumie, tak? To nawet ludzie tak robią. Reżyser to jednak nie ostatni ostrowski akcent w tej etiudzie. Autorem scenariusza jest również ostrowianin Jacek Górecki, a w krótkim metrażu zobaczymy także aktora rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, Szymona Nowaka. Towarzyszy mu Dorota Salamończyk. Ostatnio tę postać mogli oglądać kinomani w DKF-ie, Kanadyjskie sukienki. Szymon Nowak grał tam jedną z drugoplanowych ról, ale bardzo czarny charakter, dzisiaj w zupełnie innej postaci. Tak, dzisiaj zupełnie w innym charakterze, w innej scenerii, w Ostrowie, w Oceku, na scenie. Tak bardziej metaforycznie, jakoś tak, no nie tak dosłownie, ale też interesująco. Dużo gestu przede wszystkim, gra ciałem. Tak, tak, tutaj w zasadzie jesteśmy fragmentami obrazu tylko, który tutaj reżyser z operatorem komponują. No, sam jestem ciekaw efektu.